Słowo normalnie, czyli działanie normalności, czyli Królestwo Boże my budujemy poprzez po prostu nasze zwyczajne, normalne życie. I dlaczego to słowo, dlaczego ta oś przewodnia mi się pojawiła? Wierzę, że to był Duch Boży. Ale gdzieś tam zaczęłam szukać, oczywiście osoby po szkole głoszących już to wiedzą, że warto, gdy sięgamy do słowa, cofnąć się trochę wstecz. I zaczęłam czytać tutaj od tego momentu, gdy Jezus uzdrawia teściową, czyją? Tak, dokładnie, Piotra. Teściową Piotra. I dla mnie to było niesamowite. Ta kobieta wstaje i co robi, pamiętacie? Usługuje. Zobaczcie, teściowa Piotra, gdy dostała jej łaskę o uzdrowienia z gorączki, ona po prostu wstaje i robi swoje. Zakasa rękawy robi swoje. Ona nie zaczyna ewangelizować, nie zaczyna, nie wiem co było w jej sercu i na jej ustach, może i zaczęła wychwalać Boga za to, nie wiem tego. Natomiast na pewno to, co słowo mówi, to, że robiła swoje. Po prostu robiła swoje. I w ten sposób mogła przybliżać Królestwo Boże pomiędzy uczniom, którym usługiwała. I Pan Bóg prowadził nas właśnie przez kolejne perykopy tego 6 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza i pokazuje właśnie cały czas na tą normalność. To, od czego zaczęliśmy w zeszły czwartek, to ten moment, kiedy Jezus przechadza się nad brzegiem jeziora. Tak? Było tak? Okej, okay, jeszcze badam, czy jeszcze śpicie, czy już śpicie, czy nie. I co Jezus robi? Jezus prosi najpierw uczniów, aby odbili trochę od brzegu, zaczyna nauczać z ich sieci. Zobaczcie, wykorzystuje po prostu coś zwyczajnego. Nie mówi budujcie mi ambonę, nie mówi stwórzcie idealne warunki. Po prostu wykorzystuje to miejsce, te umiejętności, te zasoby, w których aktualnie odnajduje uczniów. Chociaż w tej normalności, w tej zwyczajności trochę burzy system i mówi później do Szymona Piotra, zarzućcie wasze sieci na połów. Mimo, że Szymon Piotr wie, że no tam już z tego nic nie będzie, to mówi na twoje słowo zarzucę sieci. Zwyczajność. Twoja zwyczajność, twoje powołanie stanowe, twoje powołanie zawodowe, to czym się zajmujesz, twoje pasje, to co kochasz robić, to wszystko naprawdę możesz wykorzystać do tego, aby głosić Chrystusa, aby dawać Boga innym, aby przybliżać Go innym. I to jest coś, o czym my wiemy. Jesteśmy przyjaciółmi oblubieńca. Przyjaciel oblubieńca to ten, który rozkochuje oblubieńcę, o Kościół w oblubieńcu. Wiemy to. Niby o tym wiemy. Niby wiemy, że nasze życie ma być po prostu świadectwem. Mamy ewangelizować przez to, co robimy. Ale jedna sytuacja z ostatnich dni bardzo mocno tak mi osobiście pokazała, że niby to wiem, ale tak trudno mi wejść w praktykę. Ostatnio była taka sytuacja, że moja koleżanka ze wspólnoty zaczęła dzielić się jakimś swoim, nawet chyba nie, to nie był problem, trudność, pewną trudnością. Jest pewien etap, do którego Pan Bóg ją zaprosił. Ona mówiła o trudności w wierności, że trudno jej tak, bo to słowo nie wypełnia się, przez które zaprosił ją Jezus. Że to słowo się nie wypełnia, że czeka już tak długo, bo czeka 2 lata i nic się nie dzieje. Jedyne co może, to chwytać się tego słowa. I wiecie, tak wysłuchałam ją, poklepałam po ramieniu i wychodząc z pokoju, taka myśl konkretna. Co ty możesz dla niej zrobić? Jak ty możesz dać jej Jezusa w tej sytuacji?
I wiecie, wszystkie rozwiązania wydawały mi się tak śmieszne, tak błahe, że szukałam nie wiadomo czego, nie? I taka myśl, po prostu się za nią pomódl. Zwykła rzecz. Po prostu się za nią pomódl. I w pierwszej kolejności w mojej głowie zaczęła się pojawiać, no ale co, tak po prostu pomodlić, w sensie, no co, mam po prostu wrócić się sprzed drzwi jej pokoju i powiedzieć, słuchaj, to może ja się za ciebie pomodlę. Było mi głupio, po prostu. Coś, co nie jest wykroczeniem poza moje umiejętności, poza, nie wiem, nie musiałam stanąć teraz przed osobą niewierzącą i mówić jej o Bogu, nie traciłam swojej twarzy, a mimo wszystko to mi się wydawało tak głupie, tak małe, tak proste, że myślałam sobie, no... Ale zrobiłam to. Wróciłam, po prostu spytałam się, Ewa, czy chcesz, żebym się za ciebie pomodliła? Ona. Super, właśnie na to liczyłam, nie? I słuchajcie, prosta rzecz, z którą ja mogłam jej przynieść Jezusa. Przez którą, ja wiem, że Bóg i tak poradziłby sobie beze mnie, ale ja mogłam po prostu jej przynieść Jezusa przez zwykłą, małą rzecz. I Pan Bóg co pokazywał mi też właśnie, gdy wczoraj siedziałam na adoracji właśnie z tymi treściami, to wierzę, że to jest zaproszenie Boga, żeby zapytać Ciebie, jak Ty dzisiaj, jako przyjaciel oblubieńca, jako ten, który chcesz rozkochiwać oblubienicę, Kościół w swoim przyjacielu, w swoim wybrańcu, w swoim oblubieńcu, w Jezusie Chrystusie, kiedy ostatni raz przyniosłeś Jezusa dla swojego brata we wspólnocie? Kiedy ostatni raz podszedłeś do swojej siostry, do brata i spytałeś, to może ja się za ciebie pomodlę? Czym w nas jest jeszcze takie zaangażowanie, że w rzeczach prostych, zwyczajnych, my mamy budować królestwo w tej wspólnocie, w której wzrastamy? Czy to się stało już takie normalne, oklepane? Tak jak ja właśnie wtedy, ten tydzień temu, czułam się w tym pokoju Ewy, że no ale co, taka głupota? I wierzę naprawdę, że Pan Bóg pragnie na nowo rozpalić nasze serca, abyśmy w pierwszej kolejności my budowali to królestwo tu, tutaj i przez rzeczy zwykłe. Przez to, że wspólnie zaśpiewamy pieśń uwielbienia. Przez to, że wyciągniesz rękę. Przez to, że przytulisz swojego brata. Przez to, że przyniesiesz mu dobrą nowinę właśnie. Pocieszenie. Pokażesz na Jezusa w chwili, kiedy on przeżywa trudność. Ale też przez rzeczy takie zwyczajne, takie, nie wiem, może jakąś pomoc materialną, pomoc fizyczną. Jezus, który przychodzi w zwykłych rzeczach, w zwyczajny sposób, do mojej zwyczajnej codzienności, ale może to zrobić w sposób spektakularny, tak jak w przypadku połowu, gdzie nagle pojawiło się ogrom ryb. I właśnie wierzę, że naprawdę Bóg na początku tego roku formacyjnego chce zadbać przede wszystkim o Twoje serce, ale też o tą wspólnotę. Czy jest w nas, i chcę pytać właśnie, czy jest w nas ta gorliwość, o to, aby zawalczyć o siebie nawzajem, aby budować to królestwo tutaj, aby rozpalać serca sobie nawzajem, swoje, żeby nawzajem rozpalać proszę, słucham? Nasze serca, dokładnie. Oczywiście, że tym, który te serce rozpali, jest Bóg, ale On potrzebuje Ciebie, On potrzebuje mnie. I to jest jakaś przedziwna w ogóle logika Pana Boga, że ten, który jest wszechmocny, potrzebuje w tej swojej wszechmocy pomocy człowieka, działania człowieka, że chce działać przez człowieka. To, co jeszcze mnie dotykało, to słowo wróciło do mnie bardzo mocno. Zobaczcie, gdy Jezus powoływał swoich uczniów, nie chcę mówić o tym, że to było poprzedzone modlitwą całonocną. Nie chcę mówić o tym, że wzywał każdego z nich po imieniu. Ale w Ewangelii świętego Łukasza właśnie w 6 rozdziale czytamy, że gdy ich powołał, tam nie jest mowa o tym, że na górze czynił jakiekolwiek cuda. Tylko, że zaczęli schodzić z góry. I czytamy, zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. I pamiętacie, co się działo na tej równinie? Tak? To słowo z tego tygodnia, nie? Pamiętacie? Nagle tłumy ludzi.
I Jezus ich uzdrawiał, samo Jego Słowo wydganiało demony i uzdrawiało ludzi. Samo Słowo, to słyszenie Jezusa. I wiecie, co my możemy szukać? Super wielkich gór, jakiejś podniosłości. I Bóg może też tak działać, może tak chcieć działać w życiu tej wspólnoty, w życiu Twoim. To jest Jego sprawa, Jego droga, jaką nas przeprowadzi. Ale bardzo dotyka mnie to, że słowo właśnie, że Jezus szedł z nimi w dół. Więc niezależnie od tego, czy jesteś teraz w tej formie takiej góry duchowej, czy jesteś może rozpalony, czy może właśnie czujesz, że powoli się wypalasz, że schodzisz w tą dolinę, Jezus idzie z tobą. Dlaczego? Bo jesteś dla Niego ważny, bo wybrał Cię po imieniu, bo Ciebie zaprosił Cię i do tych wyżyn, i właśnie do tego, aby przeżywać z Nim swoją codzienność właśnie na tej równinie. I na tej równinie, dla mnie równina jest po prostu przenośnią takiego zwykłego życia, konstans, które po ludzku, ja ogólnie nie lubię konstans, stałości, w sensie takim, że ja lubię, jak się coś dzieje. Ja jestem ekstrawertykiem, ja lubię po prostu tutaj coś zadziałać, nie? I taka normalność kojarzy mi się z nudą. Z nudą. Tak bardzo długo było. W ogóle to ciekawe, bo właśnie 2 tygodnie temu rozmawiałam z moją koleżanką, która pracuje z dziećmi ukraińskimi. Ona uczyła dzieci ukraińskie w szkole. No i pyta swojego ucznia coś tam, no co tam u ciebie, ukraińskiego chłopca? I on mówi, normalnie, nie? A co, jak ty mi odpowiadasz, nie? Po czym jego mama była na zebraniu i też coś tam pyta, co u pani słychać, jak się pani czuje? Normalnie. I ona mówi, no jakie bezczelna kobieta, nie? I później jak zaczęła szukać, okazuje się, że w języku ukraińskim normalnie oznacza dobrze. Czasem nawet bardzo dobrze. Normalnie znaczy dobrze. Powiem szczerze, że jak to usłyszałam, myślę sobie, no właśnie, normalnie naprawdę może znaczyć dobrze. To nie musi znaczyć nudno, to nie musi znaczyć, a ja już wszystko wiem, a już tyle lat jestem w formacji, a ja już wiem, jak będzie wyglądało spotkanie. Wiesz, no prawdopodobnie wiesz, chociaż Bóg może nas zaskoczyć. Ale normalnie, przeżywanie tej normalności z Jezusem sprawia, że to nie jest nie tylko dobrze, ale naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. I może jest w tobie na początku tego roku formacyjnego taka myśl, że spodziewasz się w ogóle wielkich rzeczy. I niech Bóg to działa. Amen. Niech działa. Niech działa wielkie rzeczy w twoim życiu. Ale On może to zrobić w sposób właśnie normalny, w cudzysłowie. Zwyczajnie, w codzienności. I przez ciebie też może chcieć dokonać rzeczy wielkich właśnie w codzienności, w normalności, w zwyczajności. Przebywając na twojej równinie. I zobaczcie, gdy sługa Abrahama został wysłany po to, aby sprowadzić żonę komu? Głośniej. Tak, swojemu ukochanemu synowi. Co ten sługa zrobił? On zrobił po prostu najzwyczajniej w świecie to, do czego był powołany. W takim sensie, że to było wpisane w tradycję kultury żydowskiej, że to ten sługa, ten, który właśnie miał szczególne zaufanie z pana domu, właśnie szedł po oblubienicę, aby przyprowadzić ją oblubieńcowi. Normalnie. Rób, co masz robić. Rób to w sposób dobry. I naprawdę przez to możesz budować Królestwo Boże. Właśnie w swojej rodzinie, w swoim miejscu pracy, w swoim sercu. I też właśnie w tej wspólnocie. I życzę wam i sobie, abyśmy właśnie nie zniechęcali się tymi równinami, tą normalnością, ale abyśmy w niej szukali Boga i przez nią chcieli też Boga dawać innym. Amen. Amen. Księże Piotrze, czy coś jeszcze ksiądz może chce dodać? Bo my mieliśmy tutaj taki cichy plan, że ja schodzę, ksiądz Piotr wchodzi. Bo nie wiem, czy telefon zabierać, czy nie. To co? Budujemy Królestwo Boże? Modlimy się?
tak. To zapraszam.